Podobnie jak miało to miejsce i w innych ligach futsal ekstraklasie, rozgrywki zostały przerwane już w marcu, a powodem tego była epidemia. Nie oznacza to jednak, że włodarze, przynajmniej Piasta Gliwice, w tym czasie próżnowali. Została przebudowana drużyna, ale takim chyba najważniejszym punktem czy wydarzeniem, które miało miejsce, to jest zatrudnienie dyrektora sportowego. Tym dyrektorem sportowym w futsalowej drużynie Piasta od nowego sezonu będzie Rafał Franc. No, Franca w Gliwicach wszyscy znają, to znakomity futsalista, siedmiokrotny mistrz Polski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników tej dyscypliny. Oparliśmy naszą taką, można powiedzieć, strategię budowania klubu przede wszystkim na najbliższych latach naszym trenerze, którym jest Orlando Duarte, który wytyczył mi pewne założenia, które chciałbym je spełnić jako dyrektor sportowy. Natomiast ta funkcja będzie jeszcze łączona przeze mnie w tym roku jako zawodnika. To będzie prawdopodobnie mój ostatni sezon jako zawodnika Piasta Gliwice, które będę łączył, można powiedzieć, z tymi obowiązkami dyrektora sportowego, aby pomóc tutaj drużynie Piasta Gliwice i klubowi w tym wzniesieniu się na wyższy poziom, o którym pan wspomniał. Jak usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, plany są bardzo ambitne. Nowych zawodników poznamy w lipcu. Liga ruszy prawdopodobnie we wrześniu, a będzie liczyć w tym sezonie aż 18 drużyn. Miejmy nadzieję, że Piast będzie walczył o te najwyższe cele.